Cześć Michał. Cześć Paweł. Nowy rok mamy. I chciałbym cię w związku z tym zapytać, co twoim zdaniem chciałbyś, żeby się wydarzyło? Pamiętaj, to nie są plany. Co chciałbyś, żeby się wydarzyło? Zarówno w Velocity, ale nie tylko. Także wśród innych operatorów, być może koncernów motoryzacyjnych, być może firm około motoryzacyjnych, by w tym roku kierowcom jeździło się jeszcze przyjemniej, kierowcom samochodów elektrycznych, by jeszcze mniej narzekali, by adopcja była jeszcze większa i ogólnie, żeby było jeszcze bardziej przyjemnie niż jest. Ja zamieniam się w słuch. O matko, no to jakieś trudne zadanie, tutaj utopijne przede mną rzuciłeś. Ale to jest takie, to są twoje życzenia. Dzisiaj nie mniej pobożne życzenia. Tak, ale o tym, ale może co być powinno też być. Pół żartem, pół serio. No pewnie. No ja bym chciał, żeby na każdej ulicy był buspas. Ale tak bardziej realnie? A, bardziej realnie. Wiesz co, no to tak jak rozmawiamy sobie z kierowcami różnymi aut elektrycznych, to mimo wszystko rozwój infrastruktury. To bym chciał, żeby tych stacji ładowania powstawało coraz więcej. Oczywiście to też jest trochę nasz biznes w tym kontekście, że każdy nasz klient, operator, który buduje stację ładowania, dostaje od nas wsparcie i tak jest. Natomiast chciałbym, żeby dostępność stacji była większa, bo etap rynku jest zgoła inny niż był jeszcze 2-3 lata temu, ale często ci kierowcy, którzy wyjeżdżają poza miasta, mówią, jeszcze byśmy chcieli tu ładowarkę, tak żeby było łatwiej. Na pewno malkontenci albo realiści, bo to ciężko nazywać ludzi malkontentami, którzy narzekają na ceny energii, na pewno realiści będą chcieli, żeby to ceny ładowania były niższe. Dla mnie to jest bezpośrednio związane z OZE i choćby z fotowoltaiką, gdzie te ceny mogą być zdecydowanie niższe, jeżeli ładowarka stoi przy farmie albo ma dostarczaną energię czystą czy zieloną właśnie z farm. Więc to jest to. Chciałbym wreszcie, żeby pojawił się samochód z Chin, który zostanie pozytywnie i dobrze odebrany przez rynek. Bo my wiemy, że takie istnieją, natomiast jeszcze nikt z naszych kolegów dziennikarzy, którzy związani są z motoryzacją od lat, nie powiedział, to jest auto, które jest godne zaufania. Bo być może jeszcze takim nie jeździ. A ja uważam, że jest takie jedno. A proszę. Będę monotematyczny, bo ostatnio w kółko o tym samochodzie gadam, ale naprawdę uważam, że MG, to czwórka, to elektryczne, to właśnie to jest to auto, które, no fakt, że tu może być może brytyjskie korzenie trochę robią, ale dzisiaj to jest chińskie auto i ono jest naprawdę, tylko pamiętaj o tym, to jest rzecz, która jest mało podkreślana. Ona jest znakomita, ale jeżeli patrzymy przez pryzmat stosunku jakości do ceny, bo nie możemy tego samochodu porównywać z Porsche, BMW czy jeszcze innymi autami grupy właśnie premium. I to jest kolejne moje marzenie, żebyśmy wreszcie mogli otworzyć katalog aut elektrycznych i powiedzieć: w segmencie budżetowym mamy to i to, w klasie średniej mamy to i to, w klasie premium mamy to i to. I żeby to był wybór wreszcie. A czemu uparłeś się na Chińczyki? Czemu akurat życzysz sobie, żeby to z Chin się pojawiło takie auto? Bo tam widzę potencjał na to, że dojadą auta, które będą w dobrej cenie, właśnie gdzie będzie dobry stosunek jakości do ceny. Pomijając wyprzedaże i akcje promocyjne producentów europejskich. I chciałbyś, żeby to miało miejsce w każdym segmencie? Chciałbym, żeby to miało miejsce w każdym segmencie, ale nie tylko mówię o chińskiej motoryzacji. No właśnie, widzisz, bo zrobiłem skok myślowy. Ale poczekaj, zatrzymajmy się na moment. Ale czy to uważasz, że nie wierzysz w europejską motoryzację? Wierzę w europejską motoryzację. Nie wierzysz w to, że mogą europejscy producenci nagle dać dobre ceny? Uważam, że mogą. Chociaż też czytałem taką teorię, taką opinię, ja tego nie sprawdziłem, ale że dlatego te ceny chińskich samochodów są tak atrakcyjne, ponieważ chiński rząd dopłaca do tych aut po to, żeby były właśnie tańsze, po to, żeby zalały europejski rynek. Podkreślam, no to też nie ja jest, tego nie sprawdziłem. To ja też, czytałem taką opinię. Gdyby to była prawda, to też nie jest dobra konkurencja i zdrowa. Mm-hmm. Tak? Natomiast tak już zupełnie odchodząc trochę na bok od chińskiej motoryzacji. Po pierwsze, w segmencie, który będzie atrakcyjny cenowo, chciałbym, żeby się pojawił samochód, który będzie good enough, jak to mówią, czyli wystarczająco drogi dla każdego i w wystarczająco dobrej cenie. Już dzisiaj wiemy, że samochód, który chcesz kupić nowy, to musi kosztować około 100 tysięcy plus. Wiem, że jest taka alternatywa, jeśli chodzi o samochód elektryczny.
I chciałbym, żeby mimo, że jest już trochę tak, że mamy i sedany, i SUVy, i pick-upy, i klasy premium, to chciałbym wreszcie, żeby było tak, żeby tych przedstawicieli samochodów w różnym poziomie, na różnej półce jakościowej, chociaż półka jakościowa to jest być może bardzo złe określenie, na różnym poziomie cenowym, żeby było więcej, żeby można było wreszcie, że tak powiem, wybrać auto, które jest ok i kosztuje 120 tysięcy, no auto za pół miliona czy za 700 tysięcy elektryczne można wybrać łatwo dzisiaj. Tylko bardzo mało osób na to stać. I nie wszyscy, i też te auta nie są wykorzystywane przez floty. I wreszcie chciałbym, żeby w tym roku było dużo przykładów wdrożeń flotowych zrobionych z głową i zrobionych, można powiedzieć, z sukcesem. Czyli kierowca auta służbowego, żeby był zadowolony z tego tytułu, że ma auto elektryczne i żeby faktycznie to auto spełniało jego potrzeby. Jakie są warunki, żeby to spełnić? No kilka. Przede wszystkim musimy poznać profil kierowcy, czy on takie auto faktycznie, czy to auto faktycznie dostarczy mu jakość, jakiej on potrzebuje. Dwa, żeby menadżer floty znalazł rozwiązanie, jeśli chodzi o ładowanie tego samochodu, czy to będzie ładowanie w domu, czy to będzie ładowanie na mieście, czy to będzie ładowanie w firmie. I trzy, żeby te samochody faktycznie się sprawdziły, jeździły, nie nastręczały tyle problemów, co słynne ostatnio problemy z samochodami spalinowymi, typu nie dojeżdżają do 50 tysięcy, bo rozrząd, diesel przy 80 tysiącach padł, bo panewki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie dalej, że ta era downsizingu niekoniecznie, albo tu jestem pewien, nie przyczyniła nam się na wzrost jakości. Raczej te małe silniki nie wytrzymują dłuższych przebiegów. Być może przeglądy są za rzadko, tego nie wiem. Nie jestem już ekspertem od aut spalinowych, być może nigdy nie byłem. Natomiast wydaje mi się, że elektromobilność jest pewnym rozwiązaniem tego typu problemów i bolączek. Czyli podsumowując, zacząłeś tak od infrastruktury, potem skupiłeś się na chińskich autach w każdym segmencie, na ofercie. Trzeci punkt związany można by powiedzieć chyba z edukacją, tak szeroko pojętą. A co powiesz, mówimy cały czas o twoich życzeniach, o zasięgach dzisiejszych samochodów elektrycznych. Czy twoim zdaniem są już wystarczające, czy życzyłbyś sobie, by jednak jeszcze te baterie oferowały nieco więcej? Wiesz co, tak z doświadczenia tych moich wielu dziesięciu tysięcy kilometrów autem elektrycznym są takie, że nawet na trasie te 400 kilometrów jest ok. Więc jeżeli mielibyśmy 400 kilometrów zimą do przejechania z prędkością dozwoloną, to moim zdaniem to już będzie w porządku. To upraszczając, czy tłumacząc, żeby samochód elektryczny oferował w zimą przy ujemnych temperaturach 400 km zasięgu, to wedle WLTP powinien posiadać jakieś 600-650 km. Tak mniej więcej. No to już są takie samochody. No oczywiście, że są. Ja tego wcale nie zaprzeczam, ale nie na masową skalę. Nie na masową skalę. Z drugiej strony, wiesz, jak przejedziesz 300-350 i potem masz szybką ładowarkę, którą się naładujesz w 20 minut na kolejne 300-350 kilometrów, to świat iluzji. Dla mnie 400 kilometrów w zimie, przy mrozach, przy kiepskiej temperaturze, przy większym zużyciu energii jest super. I wiesz co, jeszcze chciałbym mieć taką szklaną kulę. No dawaj. A w którą bym sobie zajrzał? I zobaczył, jak będą wyglądały samochody przyszłości. I nawet nie w kontekście, czy one będą wodorowe, elektryczne, czy jeszcze na jakieś inne paliwo. Ale bardziej o napęd, czy o to, jak będą narysowane? Jak będą narysowane. Bo teraz pojawiły się takie przykłady aut, które są bardzo inspirujące. I tutaj mówię o Hyundai Ioniqu 6 i mówię o ID7 Volkswagenie, gdzie ten współczynnik oporu powietrza jest bardzo niski. I chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Czy dalej technologia bateryjna czy technologia napędu będzie zwiększać zasięg poprzez zmniejszenie oporu powietrza? Czy będą jakieś inne czynniki, które na to wpłyną? A to ciekawe. I w taką szklaną kulę chciałbym zajrzeć, spojrzeć i powiedzieć, a to tak będzie wyglądać. Czy mnie się podobają i znowu wiesz co, chcąc nie chcąc, do tych samochodów chińskich będziemy nawiązywać coraz częściej, bo według mnie, znaczy nie według mnie, bo tam ostatnio pojawia się bardzo dużo różnorakich propozycji właśnie pod kątem designu, który jest niesamowicie odważny moim zdaniem, chociażby segment minivanów w ogóle jak wystrzelił w kosmos i spójrz, z opływu samochodów, one się teraz zaczynają robić kanciaste, zaczynają robić się kwadratowe, zaczynają się robić takie, jakie były kiedyś. Bo być może wiesz, to też jest kwestia do czego mają być przeznaczone samochody. Zakładam, że takie auta
Zakładam, że wreszcie pojawi się dobre Gran Turismo elektryczne, którym będzie można podróżować na 100 kilometrów dziennie. Set grube. 1000, 1200. Oczywiście można powiedzieć dzisiaj, że jest takie Porsche, jest takie Audi, nawet w architekturze 800 V bardzo szybko się ładuje, ale może też dojdą do gry inne auta, które spowodują, że pojawią się ciekawe konstrukcje, bardzo wygodne do długich podróży autostradowych. Pytanie, czy jest rynek na takie samochody? Chociaż wiesz, wspomniane Porsche jest drogie. To też tak. Nie możemy tego odnosić, że nie ma rynku, no bo ten samochód kosztuje w granicach miliona złotych pewnie. No ale właśnie może się pojawi klasa średnia, która będzie do tego przeznaczona. Może Gran Turismo nie pasuje do określenia samochodu klasy średniej, ale może się pojawią takie samochody, które dostarczą właśnie takiej jakości, że będziesz mógł przejechać 100 kilometrów dziennie. No i mam jeszcze jedno marzenie, być może będzie nie dla wszystkich oczywiste. No mimo wszystko chciałbym, żeby komunikacja zbiorowa była bardziej popularna. Ja ostatnio zacząłem więcej jeździć komunikacją miejską w Warszawie i uważam, że jest doskonała. Więc jak mogę i nie muszę brać samochodu. Ale tu mówimy cały czas przez pryzmat Warszawy, gdzie jest całkiem nieźle, nie we wszystkich miastach tak jest. Mało tego, zwłaszcza w nieco mniejszych miastach, no nie możesz sobie pozwolić tylko i wyłącznie na oczywiście podróżowanie zbiorowe. Ale w większych miastach po prostu może trochę zmienimy nasz stereotyp i sprawdzimy, jak to działa. To ja bym to rozszerzył o to, co mi się szalenie podoba, transport intermodalny, czyli że wiesz, że rzeczywiście tu, gdzie trzeba, czy tu, gdzie musisz, podróżujesz tramwajem, autobusem, metrem, ale też korzystasz z rowerów i tych elektrycznych także, i hulajnóg, żeby to wszystko pięknie, ładnie ze sobą współpracowało, to ma rację bytu w mojej ocenie. No i jeszcze pokaż sharing do tego, jakby podpiąć już w ogóle. Jak masz do sklepu 700 metrów, to idź chłopie piechotą. Tak, no dobra, ale wróćmy jeszcze do tej elektromobilności. Coś jeszcze ci się marzy? Myślę, że nie, że tych marzeń mamy już dużo dosyć. No oczywiście chciałbym, żeby rynek się rozwijał, ale znowu to jest, wiesz, to jest pewna konsekwencja dostępności, popularności samochodów i dostępności infrastruktury. I tak naprawdę tutaj biznes jest prosty. Więcej samochodów, tym więcej infrastruktury ten biznes się będzie rozwijał, czy rynek będzie rósł. Więc tak naprawdę co może spowodować, że tak będzie? No to szeroka dostępność samochodów, tak żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie w sensownej cenie. No dzisiaj ceny samochodów nawet spaliną, tak jak powiedzieliśmy, są dużo droższe niż jeszcze 2-3 lata temu. Być może trzeba się zastanowić nad opłacalnością to duże słowo, ale nad formą dopłat. W jaki sposób, czego tak naprawdę oczekują kierowcy po to, żeby móc się swobodnie przesiąść na auto elektryczne. A gdybym ja, bo to mnie nie zapytałeś, oczekujesz, już zakończę zapewne, miałem sobie czegoś życzyć, to wiesz, ja lubię tą warstwę bardzo mocno technologiczną i pamiętaj, to jest dzisiaj takie bardzo mocno życzeniowy, ale ja bym chciał mieć aplikację, która będzie albo aplikację producenta samochodów, która będzie bardzo mocno zintegrowana ze stacjami ładowania, to jest pewnie trudniejsze, ale bardziej ewentualnie taką aplikację na przykład wy oferujecie, ale która byłaby zintegrowana, nie wiem, czy to pokanie, czy być może po jakimś urządzeniu OBD, czy czymś jeszcze, żeby mi bardzo wiele informacji pokazywała. To, żeby to było połączenie tego, co nieraz oferują aplikacje samochodów, procent naładowania baterii, tam plus otwieranie drzwi, nagrzewanie i tak dalej, ale żebym miał to w jednej po prostu apce. Przyjmuję wyzwanie. Ale uważasz, że to trudne do zrobienia, skoro... Przyjmuję wyzwanie. No, to zakładam, że coś takiego macie na najbliższym planie? No to roadmapa się mówi? Tak? Tak, tu zabrakło mi słowa. Nie, mogę ci powiedzieć. Ale, jeszcze. Ale jest to trudne do zrobienia? Nie mogę ci jeszcze powiedzieć? Nie. Nie, to już nie jest dobra, no i tak już zarzuciłeś. Że a kiedy ostatnio się ładowałeś z naszej apki na ładowarkach AC? Na ładowarkach AC? Myślę, że chyba w zeszłym tygodniu. I widziałeś, że jest moc ładowarki AC nawet pokazana na... Tak, była. No właśnie, więc w dobrą drogę idziemy. Ale czy, no dobra, ale czy to się skończy tylko i wyłącznie na rzeczach związanych z poborem energii, czy konsumpcją, czy też otrzymam w pewnej chwili jakieś inne na przykład informacje? Czy to jest bardzo... Ale to widzisz, to by chyba było potrzebne albo integracja po API... Tak, a na pewno wiem, integracja po API jest możliwa pewnie. Natomiast Paweł, wiesz co, to jest wszystko pytanie, jakie będą oczekiwania użytkowników. Bo jeżeli użytkownicy powiedzą, wiem, tak, chcielibyśmy, to zrobimy. Jeżeli użytkownicy jeżeli powiedzą, jeden tylko tak powie.
To wiesz, to... Nie, to kwestia, no dobra, kwestia tego... spuściłeś na drzewo. Wyzwań, jak ostatnio rozmawialiśmy o call center, to już wiesz, ile jest wyzwań w tym wszystkim. Tak, tak. My sprowadzamy bardzo dużo zmian w aplikacji HelloCity. Myślę, że ze 30%, może nawet mniej, jest widoczne dla użytkowników. Jasne. Wiele usprawnień dzieje się z tyłu, więc to jest kwestia tego, jak to zaplanować, jakie są rzeczywiste potrzeby użytkowników i co oni najbardziej potrzebują. No dobra, no ja myślę, że, no, że najbliższe 12 miesięcy zweryfikuje to, czy cokolwiek z tego, co powiedziałeś, się pojawiło. No myślę, że ta infrastruktura jest chyba najbardziej prawdopodobna i edukacja użytkowników też. To są takie dwie rzeczy, które składą, że się też w jakimś procencie sprawdzą. No i zobaczymy, co z tą szklaną kulą. Cześć, Michał. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Tobie również. I wam również. I wam również.